poczuć sztandarowe, sztandar wprowadzić. Baczność do hymnu. Witam dyrekcję, grono pedagogiczne oraz całą społeczność szkoły na apelu z okazji pierwszej rocznicy nadania szkole imienia Jana Pawła II. Jest to zarazem dzień upamiętniający wybór papieża Polaka na stolicę apostolską, które to wydarzenie miało miejsce przed 37 laty, a które to obchodzimy w 10 lat po jego śmierci. Po przybliżeniu jego sylwetki zastanowimy się, czy od tej osoby współcześnie żyjący młody człowiek może się jeszcze czegoś nauczyć. O przedstawienie historii życia Jana Pawła II proszę Oliwię Mensfeld. Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach jako syn Emilii i Karola Wojtyły. 13 kwietnia 1929 roku umiera jego matka, zaś 18 lutego 1941 roku umiera jego ojciec. W 1931 roku rozpoczyna naukę w Męskim Gimnazjum w Wadowicach, które ukończył z wynikiem wzorowym. Jesienią 1938 roku podejmuje studia na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1940 roku przerwał studia i podjął pracę w zakładach chemicznych. W październiku 1942 roku dokonuje wyboru życiowego i wstępuje do działającego w konspiracji Seminarium Duchownego. 1 listopada 1946 roku przyjmuje święcenia kapłańskie. 8 listopada 1958 roku papież Piusz XII mianuje Karola Wojtyłę na biskupa pomocniczego Krakowa. Za swoje motto obiera słowa Totus Tus. W 1962 roku bierze udział w II Soborze Watykańskim. 13 grudnia 1963 roku Karol Wojtyła zostaje mianowany arcybiskupem metropolii krakowskiej. 29 maja 1967 roku zostaje kardynałem. 16 października 1978 roku zostaje wybrany papieżem. Pierwszy raz w historii Kościoła papieżem został Polak. Przybiera imię Jan Paweł II. Podczas swojego pontyfikatu napisał 14 encyklik, odbył 104 pielgrzymki, beatyfikował 1500 osób, a kanonizował 500 osób. Jego pontyfikat trwał 26 lat. Był to trzeci pod względem długości pontyfikat. Umarł 2 kwietnia 2005 roku. Jego pogrzeb odbył się 8 kwietnia 2005 roku. Został beatyfikowany 1 maja 2009 roku, natomiast kanonizowany 27 kwietnia 2014 roku. Dziękuję za przedstawienie. Czy jednak dzisiaj osoba tego świętego ma nam, ludziom młodym, coś do powiedzenia? Posłuchajmy. Bieg wasz jest sporą życia najbardziej korzystną dla zasiewów i przygotowania gruntu pod przyszłe zbiory. Im żywsze będzie zaangażowanie, z jakim podejmiecie wasze obowiązki, tym lepiej i skuteczniej będziecie spełniać wasze posłannictwo w przyszłości. Przykładajcie się do nauki z wielkim zapałem, uczcie się poznawać coraz to nowe przedmioty. Wiedza bowiem otwiera horyzonty i sprzyja duchowemu rozwoju człowieka. Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś uczyć. Przyszłość Polski zależy od was i musi od was zależeć. To jest nasza ojczyzna, to jest nasze być i nasze mieć. I nic nie może pozbawić nas prawa, ażeby przyszłość tego naszego być i mieć zależała od nas.
Każdy z Was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje westerplatte, jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie może nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od którego nie może się uchylić, nie można zdezerterować. To jedynie niektóre z przemówień Ojca Świętego, kierowanych bezpośrednio do młodego człowieka. Zarówno te, jak i inne, bardzo często podkreślają znaczenie naszego pokolenia dla czasów dzisiejszych i przyszłych. Wzywając również nas do podjęcia odpowiedzialności za życie swoje i za los współczesnego świata. Obierając imię tego Polaka dla szkoły, do której uczęszczamy, przyjęliśmy również niejako obowiązek dawania odpowiedzi na jego wezwania w środowiskach, w jakich żyjemy. Są to wartości ponadczasowe i niezmiernie ważne. O zabranie głosu proszę pana dyrektora. Kochana młodzieży, zaproszeni goście, nauczyciele, pedagodzy, pracownicy szkoły. Chciałbym krótko poruszyć dwa tematy. Pierwszy, a może jeszcze zacznę od tego, jakich mamy gości, bo na początku nie przedstawiliśmy, więc jest wiceburmistrz naszego miasta i gminy, pani Marta Paron. Przewodnicząca naszej Rady Rodziców, pani Agnieszka Papelska. Ksiądz naszej parafii, pan Marek Pietkiewicz. No, pedagodzy, wy jesteście. Słuchajcie, pierwsza kwestia to jest, dlaczego akurat nasze gimnazjum przybrało imię Jana Pawła II i został on naszym patronem. Drugie klasy, trzecie klasy wiedzą, bo brały w tym udział. Natomiast pierwsze klasy mogą nie wiedzieć, bo w ubiegłym roku były jeszcze uczniami szkoły podstawowej. Dojrzeliśmy do tego, żeby po 15 latach nadać imię naszej szkole. Postąpiliśmy zgodnie z procedurami, czyli zapytaliśmy was, uczniów, jakie imię powinna przybrać nasza placówka. Zapytaliśmy waszych rodziców. Pytałem nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły. Były lekcje wychowawcze, gdzie nauczyciele poszczególnych kandydatów, którzy wypłynęli i od was, i od Rady Pedagogicznej, przedstawili wam, jakie mają wartości i później już zgodnie z procedurami dostaliście ankiety. Muszę powiedzieć, że wśród imion, które miała dostać nasza szkoła, były takie propozycje jak oczywiście Jana Pawła II, Mazurka Dąbrowskiego, Powstańców Wielkopolskich, Edwarda Rabiegi, to jest pan, który zaraz po wojnie został dyrektorem szkoły podstawowej, wtedy nie było gimnazjów i bardzo, bardzo długo był tym dyrektorem zasłużonym dla rozwoju szkolnictwa po II wojnie światowej. I były jeszcze inne. Były też z waszej strony takie trochę śmieszne, bo na przykład ktoś chciał, żeby imię naszej szkoły było Smerfy, Myszki Miki. Te oczywiście wypowiedzi w waszych ankietach żeśmy odrzucili i po podliczeniu głosów waszych ankiet, podliczeniu ankiet rodziców waszych, również ankiet, które wypełnili nauczyciele i pracownicy szkoły, zdecydowanie większość, ale to bardzo zdecydowanie, wybrała imię Jana Pawła II, z czego ja się bardzo cieszę i wymyślę, że też. Były pewne naciski, nie ulegliśmy. Mamy patrona Jana Pawła II. Musimy o tym pamiętać. Nasze zachowanie musi być takie, jakie on by sobie życzył. To jedna sprawa. Druga sprawa, to chciałbym, tutaj były przytoczone pewne słowa papieża, bo był on, bardzo lubił młodzież i dużo wyzwań kierował do młodzieży i tutaj wyhaczyłem takie słowa, że ta pora życia, kierował je do młodzieży, ta pora życia
jest najbardziej korzystna do dokonywania zasiewów. Ja bym chciał teraz przyrównać to do naszej szkoły. Popatrzcie, dostajemy takie ziarenka 1 września pierwszej klasy. Ziarenko wsadzamy do ziemi. My wsadzamy tych uczniów w klasach do ławek. I teraz, żeby z tego uzyskać dobry plon, żeby wyrosła dorodna roślina, trzeba to ziarenko pielęgnować. My, całe grono pedagogiczne, staramy się pielęgnować te ziarenka, czyli podlewać, dodawać wam wiedzy, uczyć was, spulchniać ziemię, wietrzymy klasy, żebyście nie spali w klasach, żeby ta wiedza lepiej do was się przyswajała. No trzeba też niestety stosować opryski ochronne. To są uwagi, to są zakazy, żeby za daleko nie wychodzić, tu na papierosa, tam do mili. Trzeba również, jak już ta roślinka wzrasta, usuwać niepotrzebne gałązki czy zwiędłe liście. No, trzeba robić wszystko, żeby po 3 latach ta roślina była zdrowa, nie tylko na ciele, również na umyśle i żeby poszła w świat wyposażona w odpowiednią wiedzę, w odpowiednie zachowania. To przez 3 lata z każdym rocznikiem, który do nas przychodzi, staramy się robić. Wy nam możecie w tym pomóc. Jedni mniej, drudzy więcej pomagają. Myślę, że będziemy jeszcze przez jakiś czas trwania tej szkoły wypuszczać na koniec roku zdrowe, piękne rośliny. Dziękuję. Nie przedstawiłem jeszcze, ale to chyba w trakcie moich tutaj wypocin wszedł na salę pan Cezary Szulczyk. Jest to, nie, no muszę to powiedzieć, jest to rodzic, który wraz z żoną bardzo się zaangażowali w nadanie tego imienia i jak będziemy szli do świątyni na mszę, będziemy przechodzić przez budynek, a przez korytarz, gdzie mamy gablotę, w której na stałe przechowywany jest nasz sztandar. Ten sztandar ufundował pan Cezary i Alicja Szulcikowi. Gablotę zresztą zrobili też. Obok gabloty jest tablica pamiątkowa, którą wykonał pan Franciszek Domagalski. Nie dokładaliśmy ani złotówki, ani do sztandaru, ani do tej tablicy. Widać, że rodzice chcieli też i bardzo się cieszyli, że my mamy właśnie takiego patrona i że szkoła nosi takie imię. Chciałbym tutaj w tej auli, jeszcze w tej auli, bo już niedługo będzie piękna sala gimnastyczna, pozdrowić wszystkich nauczycieli, wychowawców, zaproszonych gości i też złożyć zapewnienia, że modlitwą otaczamy właśnie tych, którzy formują i kształtują te rośliny i czynią wszystko, żeby one były jak najpiękniejsze i żeby mogły cieszyć oko i żeby dały się sprzedać w tym świecie, w którym żyjemy. To z racji Dnia Edukacji Narodowej i właśnie tego Dnia Nauczyciela, w którym to dniu modliliśmy się z parafią właśnie za szczególnie za nauczycieli, wychowawców, pracowników administracji naszych szkół podstawowej i gimnazjum i oczywiście przedszkolnego oddziału. No, pan dyrektor tak pięknie przemówił językiem takim metaforycznym, porównawczym i jestem zdziwiony, bo przecież on jest z zawodu WF-istą i jednak użył tego takiego pięknego porównania związanego właśnie z tym ziarnem owocującym, prawie jak w Piśmie Świętym. Często nam Pan Jezus właśnie mówi o tym plonie, który winniśmy się stawać, jeżeli się w nim zanurzymy. No radość nasza jest wielka, że właśnie patronem szkoły jest Jan Paweł II,
jak tylko przyszedłem do parafii, to miałem takie pragnienie, żeby jego obecność w życiu wielu nas, dorosłych, dojrzałych wiekiem, no bo tak, wy tylko go znacie z historii już, ze wspomnień, z telewizji, mówię o młodzieży. Część pedagogów tych młodszych też nie bardzo pamięta. No my dojrzalsi, tak jak pan dyrektor i paru jeszcze innych, to pamiętamy ten czas i wyboru, i jego pontyfikatu. I myślę, że na każdym z nas dorosłych, dojrzałych wywarł wyjątkowe jakieś takie wrażenie i znamię w sercu, którym dało się go pokochać. Ufam, że też przez ten patronat właśnie szkoły i próbowałem różne inne pomysły realizować, na przykład ulicę zmienić Marchlewskiego, bo to taki powiedzmy mało chlubny, mało chlubna postać na Jana Pawła II, ale to nie tak łatwo. No i udało się po tych 4 latach za waszą tutaj dużą, za waszym dużym pragnieniem i podpowiedzią, w czym udział na pewno ma też niemały ksiądz Marcin, bo wiem, że on to tak bardzo pilotował i bardzo mu zależało. No i że właśnie także rodzice, Rada Rodziców i inni podpowiadali wam właśnie takiego patrona. Nie tylko jako kapłan, ale tutaj w historii dziewczyna, czy zdaje się, któraś przeczytała, czy powiedziała, że ukończył gimnazjum z wynikiem wzorowym. Przede wszystkim właśnie to jest wzór człowieka, który otrzymał talenty od Pana Boga, ale umiał je pięknie wykorzystać. I przez to, że umiał je wykorzystać i cały czas się nimi kierował, osiągnął to, kim się stał. A tym się stał, że był w tym wszystkim posłusznym narzędziem Pana Boga. I Pan Bóg tak to poprowadził, że nie tylko dla siebie, nie tylko dla Polski, ale dla całego świata stał się wzorem wielu, wielu wartości, ale przede wszystkim pracy nad sobą. Pracy nad sobą, w której nie oszczędzał siebie do końca. Był moment, że już był bardzo dojrzały wiekiem, słaby, chory i podpowiadano mu, że warto by było już zrezygnować, odpocząć. Piękne słowa, które powiedział w którymś momencie i które właściwie zamknęły usta tym krzykaczom, to Pan Jezus mnie to powołał i Pan Jezus mnie odwoła. Czyli tym narzędziem chciał być do końca, a potem świadczył już nie wiedzą, nie tą mądrością, ale cierpieniem. Tym, co mu pozostało, co Pan Bóg mu dawał, wszystko przyjmował. Obyście wy też w bardzo tym młodym wieku, w którym rozwijacie się, kształtujecie świat wartości, umieli dostrzegać własne talenty i nie marnować ich, pomnażać. Nie wolno zakopywać talentu, bo wtedy wam go odbiorą i wyplują was z ust, a nie na tym polega życie, żeby być wyplutym, tylko potem na tym, żeby być zwycięzcą. W tym zakresie, w którym jesteśmy do czegoś powołani i co będzie poczuciem spełnienia w życiu. Więc nauczycielom cierpliwości i umiejętnego właśnie pielęgnowania, podlewania, dodawania czasem słońca, rozwiewania chmur, wietrzenia okien, ale też i efektów, żeby później można było te rośliny pięknie wyrośnięte zaprezentować, żeby one poszły dalej i mogły z tych swoich roślin wydawać piękne owoce. Natomiast wam, żeby wam się chciało chcieć, żebyście nie byli znudzeni życiem, młodością, bo młodość jest jedna i jest bardzo piękna, tylko warto ją tak przeżywać, aby móc później do niej wracać i mieć z tej młodości tyle wspomnień i tyle różnych momentów, energii, która będzie napędzała w życiu dorosłym, dojrzałym, starczym, tak długo, jak każdemu z nas to jest przeznaczone. Przechodzimy to, co było w Ewangelii.
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Bójcie się tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Przykładem takiego życia w świecie, w którym żył, w świecie współczesnym, był Jan Paweł II. Człowiek, który potrafił bardzo konkretnie, odważnie, z całym sercem i z całą swoją postawą, ze wszystkim tym, o czym mówił, co głosił z tego.